Przyczyną mojej obecności w kościelisku wsi przyległej zakopanego jest chęć pokazania jak wykonać pejzaż fotograficzny nie udając się w góry, nie udając się na szczyt. Jest to bardzo łatwa metoda, ponieważ wykorzystam tutaj na pierwszym planie kwiaty wierzbówki, kiprzycy, która w przepiękny sposób urozmaica mi pierwszy plan i to będzie właśnie główny Motyw. Oczywiście góry też są ważne, ale ze względu na pewną odległość od miejsca, z którego fotografuję. Te góry będą motywem drugoplanowym, ponieważ będą za lekką mgiełką i będzie to jedynie panorama tatr. Przyjrzyjmy się kompozycji. Mniej więcej, trzy czwarte kadru zajmują kwiaty. Na drugim planie będą trzy budynki, które są dość interesujące. Będą się tutaj dobrze komponowały. Całość kadru i dopiero na trzecim planie góry z widocznym po lewej stronie giewontem. Dodatkowo, żeby urozmaicić ten pierwszy plan, posłużę się tutaj pojedynczym kwiatem, który będę umieszczał w różnych miejscach, tak aby wypełnić te luki, które występują na przykład w tym miejscu albo w tym miejscu, albo żeby po prostu stworzyć taką kolorową, ciekawą plamę.